Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry Sylwio, dzień dobry Aneto. Dzień dobry. Dzień dobry. Podaję swoje punkty. Bardzo strach cię i proszę. Uczucie, strach i uczucie bycia ofiarą, przyciąganie niewłaściwych ludzi do mojego życia, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy źle mnie traktują. Tragiczne dzieciństwo w alkoholowej rodzinie. Następne to jest ciąg niekorzystnych zdarzeń w moim życiu. Jak jedna rzecz idzie dobrze, to następna idzie źle. Całkowity brak poczucia własnej wartości. Brak wiary w siebie. Całkowity. Jak mam problem, z którym sobie nie radzę, zawsze mam jeden i ten sam sen. Taka belka kręci mi się wokół głowy. Nie mogę jej dotknąć, ale ona mnie przytłacza strasznie. I to mówisz, że to jest taki sen, który się powtarza, kiedy jest trudny moment życiowy, tak? Tak, zawsze ten sam. Drugi, kolejny sen, to uciekam przed kimś. W wielkim, wielkim strachu. I tak jakbym się odbijała od budynków. Nie wiem, czy ja lecę, czy ja płynę. I ten sen nie ma nic wspólnego z strachem, czy coś takiego. Czy jak mam jakieś problemy, kłopoty. Kolejna rzecz to bóle prawej ręki i drętwienie, to jest od około 20 lat. Dobra. I niezdolność do stworzenia szczęśliwego związku z mężczyzną. Okay. Żaden, wszystko jest źle. No i jeszcze ostatnia rzecz. Mam dwójkę dzieci w wieku 8 i 4 lat, którzy w moich oczach również mają podgórkę. Mój straszny starszy syn przeżywa straszny mobbing w szkole. To znaczy, jest bardzo zamknięty w sobie, Sylwio, grupka ludzi. My nie będziemy weryfikować sytuacji twojego syna, bo nie pracujemy nad osobami trzecimi podczas sesji, ale jeśli zechcesz, zaprosimy twoich synków do na koniec i przekażesz bardzo im wszystkie chciał. Informacje. Dobrze, to tak się umawiamy. Czyli dwóch synów. Tak. Dobra, okej. Okay. Coś jeszcze? Dobrze. To w takim razie, Sylwia, na ekranie, jak poruszasz myszką, są te ikonki. Jakbyś mogła tylko wyłączyć nam mikrofon, żebyśmy cię nie słyszały. A ciebie, Anetko, poproszę, żebyś trochę obniżyła. O, super, dziękuję. I Sylwia, powiesz coś, żebym mogła sprawdzić, czy cię nie słyszę? Dziękuję, nie słyszę cię. Wszystko jest w porządku. Gotowa? Droga pani, do pracy? Gotowe obie? Sylwia, bo to ty będziesz pracować tak naprawdę. W takim razie, Anetko, rozluźnij się. Pozwól, aby twoje ciało swobodnie opadło na łóżku. Wymościło się. Rozluźniło. I poczuj, jak zaczyna się relaksować. I pozwól, aby z każdym wydechem twoje ciało opuszczały wszelkie napięcia mięśniowe i jednocześnie razem z twoim wydechem twój umysł opuszczają wszelkie myśli i jesteś coraz bardziej zrelaksowany. I czujesz przyjemną ciężkość swojego ciała, które zapada się w łóżku. I teraz, kiedy przygotowałaś swoje ciało, ja policzę od 5 do 1, aby coraz głębiej zrelaksował się i zapadł twój umysł. 5, 4. Widzę Sylwię. Słucham cię. Na przy stole. Widzę Sylwię siedzącą na krześle. Na stole stoją jakieś naczynia, jest ręka, która nalewa jakiegoś napoju.
chyba jakiejś herbaty, bo też pojawia się jakaś roślina, jakieś zioło. I jest taka informacja, że to jest trucizna i że Sylwia ją wypija. I widzę ją jak, nie wiem czy umiera w tym momencie, ale widzę jak ją jej wypala tu w środku. Podejdź do Sylwii, proszę spójrz jej w oczy, dotknij jej i potwierdź mi, czy to jest nasza Sylwia. Tak. Kiedy widzisz Sylwię w tej scenie, gdzie jest jej ciało fizyczne? To jest dzisiaj? To jakieś wspomnienie jest. Wspomnienie z to innego już się wcielenia. Zdarzyło. Dobrze. W takim razie ja policzę od 1 do 3 i na 3 znajdziesz Sylwię dzisiaj. Gotowa? Na 3. Tak. 1, 2, 3. Jest, widzę ją jakby krążyła nad tym stołem i patrzyła z góry na to, co się tam wydarzyło. I próbowała zrozumieć na każdym poziomie, zrozumieć, co się wydarzyło. Ja ją widzę po prostu nad tym stołem. Po kolei. Najpierw jeszcze raz podejdź do Sylwii, dotknij jej, spójrz jej w oczy, potwierdź mi, czy to jest nasza Sylwia. Tak, widzę ją siedzącą fizycznie przy tym stole z jakiegoś chyba poprzedniego wcielenia i widzę ją jako esencję. Eterycznie na górze. Eterycznie na górze, tak. I teraz, kiedy dotykasz jej części eterycznej, to gdzie jest jej ciało fizyczne? Dzisiaj z nami? Czyli wróciła swoimi wspomnieniami do tej sceny, która odbywała się w tamtym życiu, to teraz opowiedz mi, kiedy to się dzieje. Czy jest jakiś rok, jakieś miejsce konkretne? Kiedy to wszystko się wydarzyło? Nie wiem. 16 się pojawia, może w XVI wieku. A geograficznie mniej więcej jesteś w stanie powiedzieć, gdzie to się dzieje? Sylwia jest kobietą czy mężczyzną? Jest kobietą. Jest kobietą. Okej. I widzi cały czas tę scenę, w której zażywa tę truciznę. Tak, ale myśląc, że to jest herbata albo jakiś napój ziołowy. Dobrze. Czy Sylwia cię widzi, czuje? Twoją obecność, ta część eteryczna, ta która część pokazała nam tę scenę? Tak. Tak. Czy jest świadoma tego, że ma swoje życie w 2018 roku? Tak, ale wraca tam, żeby zrozumieć, co się stało. Zaprowadziła nas tam, rozumiem. Czy w takim razie pozwala nam pracować ze sobą i nad sobą podczas tej sesji? Tak. Pozwolisz mi z nią porozmawiać? Tak. To zostaw mnie z nią na 3. 1, 2, 3. Sylwio? Słyszę cię. Cieszę się. Zaprosiłaś nas, poprosiłaś nas o tę sesję. Powiedz mi dlaczego, co ci dokucza? W czym możemy ci pomóc? Nie rozumiem tego, że... Czego? Miałam dostać serdeczność, a dostałam wyraz nienawiści. Od kogo? No już nie widzę, kto to jest. Już nawet nie wiem, kto to jest. Co ci to skwiera? Co ci dokucza? Co się stało przy tym stole, co się wtedy wydarzyło. Nie oczekiwałaś tego? Nie. A czego oczekiwałaś? Co się tam miało wydarzyć według ciebie? Liczyłam na coś dobrego i wyglądało to jako coś dobrego. Zaproszenie, serdeczność. Czułam się mile widziana. A ktoś mnie zgładził. Powiedz mi, dzisiaj przed tą sesją twoja część fizyczna powiedziała mi, że od 5 dni widuje, ciągle coś jej każe spojrzeć na zegarek i wtedy widzi godzinę 22:22.
Dlaczego? Czy jest tego przyczyna? Widzę ciemność i widzę taki kołowrotek, który zakręca czasem. Kołowrotek. Jesteś w jakiś sposób podpięta z tym kołowrotkiem? Spójrz na swoje ciało. Subtelne. Czy widzisz, żeby coś cię łączyło z tym kołowrotkiem? To tak jakby czas zakręcił. Zobacz, cyfry 2 nadają kierunek, a ty nadajesz ruch. Poruszający się czas. Masz na myśli te swoje powroty do tamtego miejsca, do tamtego momentu? Tak, muszę wrócić w czasie. I robisz to? Tak, potrzebuję to zrozumieć. Ile czasu spędzasz tam, w tamtej sytuacji, w tamtym wspomnieniu? Ciągle tam wracam. A kiedy tam wracasz, co się dzieje z twoim ciałem fizycznym dzisiaj w 2018 roku? Przeżywam to wciąż na nowo i na nowo. Muszę to przerwać, bo to się nigdy nie skończy. I po to nas zaprosiłaś? A kiedy to się nigdy nie kończy, to co się dzieje w twoim życiu? Jakie problemy wywołuje to ciągle powracanie tam? Spójrz na swoje życie. Ciągle to samo. Że ma być dobrze i pięknie, a potem... Potem jak zawsze. Dobrze. Jest źle. Dobrze. Zostaw mnie z Anetą. Aneto, rozłącz się. Rozłącz się całkowicie. Weź sobie głęboki oddech. Przywróć sobie swoje częstotliwości. Jeśli już to zrobiłaś, to powiedz mi, o co chodzi z tym problemem czasowym u Sylwii. Nie wiem, o co chodzi z tym czasem. Nie wiem. Pokazuje się to jak taki portal w czasie. Coś, co się kręci i jakbyś mogła wrócić w czasie, żeby coś zmienić tam. Czy Sylwia przechodzi przez ten portal, żeby wrócić do tej sytuacji? Być może, bo jak pomyślała o tych cyfrach pojawiających się, o czasie w ogóle, to mam wrażenie, że zmienił się stan jej świadomości, że przestaje wtedy rozumieć. Robi się ciemno i nic nie widać. Czy to jest jakiś program, który w niej jest zainstalowany? Chyba nie program, tylko nieumiejętność korzystania z tego, z tych powrotów. Czyli ona wraca do swojego ciała w którymś momencie, do tej teraźniejszości? Tak. To tak jak podróże, takie cofanie się, ale jest jakaś nieumiejętność, coś, czegoś jej brakuje, tak jakby świadomości jej brakowało, jakby przejście przez ten, powiedzmy, portal, czy to kręcące się, sprawiało, że widzi tamtą sytuację tak samo jak wtedy, kiedy była w niej. Nie może nic nie naprawić, ani zrozumieć. Wróćmy w takim razie, cofnijmy się w czasie, do takiego momentu, kiedy Sylwia jest przy sobie, dajmy na to w 2018 roku. Chodzi mi o to, że w tym życiu, teraz, jest przy sobie, nie jest w tamtej sytuacji. Widzisz ją? Tak. Powiedz mi, jak ją widzisz, kiedy nie przechodzi przez ten portal, kiedy nie idzie do tamtej sytuacji? Widzę ją, że jakieś porządki robi w domu, sprząta bardzo dokładnie, poleruje coś, jest zajęta takimi domowymi sprawami.
A teraz obierz to wszystko z tej warstwy fizycznej i zobacz ją energetycznie i powiedz mi, jak widzisz jej esencję. Nie wiem, za bardzo mechaniczne to jest to, co robi. Czy ona jest kompletna w swoim ciele, kiedy jest już w swoim ciele, kiedy jest w swoim życiu? Wydaje mi się, że nie. Gdzie jest jej esencja? Cały czas tam? Ja widzę ją nad tym stołem, wiszącą nad stołem. Okej, to w takim razie idźmy do momentu, w którym decyduje się o inkarnacji Sylwii jako Sylwia. Cofnijmy się w czasie. Na trzy. Gotowa? Jeden, dwa, trzy. Gdzie jesteście? Dokąd zaprowadziła cię Sylwia? Jakieś ciężkie maszyny widzę. Ciężkie maszyny i ją jako kogoś w rodzaju niewolnika, robotnika takiego, który bardzo ciężko jest zmuszany do bardzo ciężkiej pracy. Ale mówisz mi o jej Tak. czasie między wcieleniami, kiedy jest duchem ludzkim. Są maszyny, jest niewolnikiem. Gdzie się znajduje? Na ziemi czy poza ziemią? Poza ziemią. I ktoś każe jej kopać samej sobie grób. I kto to jest? Biało-mleczna postać, bardzo wykrzywiona twarz, groźna. Tak ją widzi Sylwia, rozumiem. Tak ją widzi Sylwia i boi się tego czegoś. A ja chcę tego dotknąć, bo wydaje mi się, że ta forma jest po to, żeby Sylwię straszyć. Możesz to dotknąć, oczywiście. Ta sytuacja cię nie dotyczy. Ten byt nie jest z tobą podpięty. Możesz sprawdzić jego DNA. Co to jest? Rozpoznajesz DNA? Rozpoznaję. Co to jest? Humanoidalne. Okej, mamy do czynienia z humanoidem, ale na razie chcemy zbadać tę sytuację. Idź dokładnie do momentu, w którym decyduje się o inkarnacji Sylwii jako Sylwia. To jest ten moment, kiedy kopię ten grób? Tak, tak, to jest ten moment. Co się dzieje? Opowiedz mi. I dostaję alternatywę. Tylko, żeby to dostaje alternatywę, że bo jej się wydaje, że wykopanie tego grobu jest po prostu niemożliwe z jakiegoś powodu, że to jest nie da rady tego zrobić, więc wybiera tę drugą alternatywę. Bardzo mądrze, bo rozumiem, że kopała grób dla swojej części eterycznej. Tak, ale sobie nie zdawała sprawy z tego. Czyli sądziła, że nadal żyje, tak? Chyba tak. A ta druga część, ta druga wersja, którą może wybrać, jest taka, że ma pozostać tam, w tamtej sytuacji, dopóki nie zrozumie swojego błędu, czy swoich błędów. I ona wybiera pozostanie. Bo wie, że to wykopanie tego grobu jest niemożliwe. Pozostanie gdzie? Gdzie ma pozostać? Nad tym stołem, w tamtej sytuacji. Czy przed wcieleniem jako Sylwia tamto życie to było to, w którym umarła, czy jeszcze były jakieś inne wcielenia po drodze? Pomiędzy tamtym życiem a Sylwią obecnie? A Sylwią. Nie widzę. Czyli tamto życie jest dokładnie poprzednim życiem poprzedzającym wcielenie Sylwii? Tak, bo nie widzę, albo nie mam dostępu. Dobrze. Co? Chciałabym, ale nie widzę teraz. Chciałabym wiedzieć, na jakiej zasadzie to działa. Czyli żeby się wcielić, to jej część eteryczna musi wrócić do tamtej sytuacji, a jaka jej część się wciela? Bo nie bardzo rozumiem, na czym polega to jej wcielanie się.
Jak przebiega ten proces? Widać tylko tego nadzorcę, który jej daje do Do wyboru. wyboru. Albo wykopujesz sobie grób i wtedy będziesz mogła odejść To spokojnie. zrozumiałam. I ona wybiera tę drugą opcję. Tak, bo wie, że to jest niemożliwe i wybiera pozostanie, dopóki nie zrozumie. I co się wtedy dzieje? Czyli wybiera tę drugą opcję i jak wtedy przebiega cały proces inkarnacji? Co się dzieje? Ona wraca tam, do tamtej sytuacji, ale tylko właśnie tak jakby esencja wracała tam. A co, jaka część się inkarnuje? A reszta się inkarnuje na warunkach takich, jak miała tę śmierć. Inkarnuje się na ziemi, w życiu fizycznym. Czyli, żebym dobrze zrozumiała, w momencie, w którym ona podejmuje decyzję, że wraca, dochodzi do jakiegoś rozdziału jej energii, jej części energetycznej, jej esencji i ta główna część esencjonalna wraca do tamtej sceny, a jakaś część zasiedla jej ciało fizyczne. Tak. Ile procent? Do fizycznego ciała 12%. 12%, dobrze. A czy kiedy widzisz ją w tamtej scenie, kiedy miała sobie kopać ten grób, jest kompletna? Jest kompletna. Tak, jest kompletna, ale bardzo, bardzo złym stanie energetycznym. W bardzo złym stanie energetycznym. Dobrze. Chciałabym w takim razie z nią porozmawiać właśnie tam, gdzie jest kompletna. Przed tym humanoidem. Pozwolisz mi z nią pomówić? W takim razie na trzy zostaw mnie z nią. 1, 2, 3. Sylwio. Będę cię nazywać Sylwią, bo inkarnujesz jako Sylwia. Pamiętasz mnie? Nie pamiętasz mnie, bo przychodzę z twojej przyszłości. Powiedz mi, co ty teraz robisz? Kopiesz sobie grób? Powiedz mi, co robisz. Możesz płakać, tylko powiedz mi, co robisz. Co się dzieje? Nie chcesz ze mną rozmawiać? Chcesz Chcę umrzeć? Odejść, a nie mogę. A możesz zobaczyć, czy masz ciało fizyczne? Masz ciało fizyczne? Umiera w męczarniach. Już umarło? Pozwól mu umrzeć. Niech umrze. Umarło? Teraz powiedz mi, gdzie jesteś? Ciągle jesteś tam, gdzie każą ci kopać swój grób? Dał mi ten drań zadanie. Jakie? Czy będę mogła odejść? Tego nie mogę zrobić. On wie, że to jest niemożliwe. A ja ci powiem, że wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Zobacz, co masz zakopać w tym dole. Jaki to grób miałaś sobie wykopać? Nie potrzebuję w ogóle żadnego grobu. Oczywiście, że nie potrzebujesz. To jest już pierwsza rzecz, do której doszłaś. A teraz spójrz tej istocie głęboko w oczy i powiedz mi, co to jest. Spójrz jej tak głęboko w oczy, żeby dostrzec, jak zaczyna się ciebie bać. Wstrętny taki. Wstrętny. Wstrętny, obrzydliwy, wstrętny. Myślałaś, że kto to jest? Bałam się go. Bałaś się go, bo myślałaś, że kto to jest? Że to jest nie twój chciałam pan? Na niego patrzeć. Nie chciałam na niego patrzeć. Wykorzystał moją słabość. Słabość do czego? Moje ciało przechodziło męczarnie, a ja byłam roztrzęsiona i
kompletnie wiedziałam, co się dzieje. Wziął mnie z zaskoczenia. Jak cię złapał? Ja nie wiedziałam, że ciało, że moje ciało umarło. I co się wtedy wydarzyło, kiedy zażyłaś tę truciznę? Co się działo z tobą, z twoją esencją? Ja nie spodziewałam się okrucieństwa, nie spodziewałam się, że jadę tam na pewną śmierć. Zupełnie czegoś innego się spodziewałam. A dlaczego chcieli cię otruć? Teraz, kiedy już nie masz ciała, kiedy możesz wejść wszędzie swoim ciałem eterycznym, wejdź w umysły tych ludzi, którzy cię otruli, wejdź w tę sytuację i powiedz mi, dlaczego to zrobili. Przeczytaj informację, informacja jest wszędzie. Dlaczego cię otruli? Co nimi powodowało? Wiedzieli, jak to zrobić. Znają się na roślinach. To są tylko kwestie techniczne. A jaki był motyw, żeby cię zabić? Co na tym zyskiwali? Nie wiem. Nie mogę tego odkryć właśnie. Właśnie tego nie mogę odkryć. Po co oni to zrobili? Dlaczego? I dlaczego ja? To zacznijmy od tego, kto cię otruł. Kim są, kim byli dla ciebie ci ludzie, którzy cię poczęstowali tą herbatą? Przyjechałam w gościnę. Do kogo? To rodzina, czy nie? Teraz mi się wydaje, że to są zupełnie obcy ludzie. Obcy ludzie. W jakim celu przyjechałaś do nich? Miałaś załatwić jakieś interesy? W podróży. Byłaś w podróży. Tak. A to miejsce, do którego przyjechałaś? Jak wygląda? To jest jakiś dom? Jakaś kamienica? To jakaś gospoda chyba. Gospoda. Jesteś w gospodzie, czyli jest to taki hotel i przyjeżdżają różni podróżni. Tak. Chciałam zostać tam na nocleg. Po prostu. Napić się gorącej herbaty i położyć się spać. Była to jakaś przygodkowa gospoda, w której miałaś odpocząć. Podróżowałaś sama? Nie, był ktoś ze mną. Była towarzyszka moja. Twoja towarzyszka. I co się dzieje? Przyjeżdżasz do tej gospody? Znasz tam kogoś? Oprócz swojej towarzyszki? Czy wszyscy są obcy? Jest serdeczna gospodyni i mąż albo syn. Nie ma znaczenia. I co się dzieje? Wydają się być tacy mili, tacy kochani, tacy dbający. Mówisz, że wydają się. Czyli coś już czujesz? Coś już podejrzewasz? Właśnie nie. Nie. Dobrze. Właśnie nie. Dlatego to jest takie dziwne, zaskakujące. I co się dalej dzieje? Nie mogę wyczuć. Oni nie mieli złych intencji. Nic nie szkodzi. Nie mieli złych intencji. Co się dzieje? Opowiedz tylko, co się dzieje. Siadasz do stołu w którymś momencie? Tak. Kto jest przy tym stole? Sama? Czy jesteś z kimś? Siedzisz z kimś? Jestem sama i siedzi ten mężczyzna i gospodyni, która podaje nam herbatę. Ten mężczyzna to kto? I syn albo mąż gospodyni. I ona podaje tę herbatę. I kto pije tę herbatę? Wszyscy pijemy, ale teraz widzę rękę, która nalewa do mojej filiżanki. I ta ręka nie jest prawdziwa. I zastanawiam się, gdzie jest moja towarzyszka. Dlaczego jej tu z nami nie ma? Zobacz tę rękę. Dotknij tę rękę
i powiedz tej postaci, żeby stanęła przed tobą. Co to jest? Co przed tobą stanęło? To ręka mojej towarzyszki. To ona dolewa ci coś do herbaty? To ona. To ona. Odkryłaś to? Zdradziła mnie. Po co? Jaki był motyw? Chciała uciec. A nie mogła? Była zniewolona w jakiś sposób? Mogła. Tylko chciała wygodniejszego życia. I twoja śmierć miała jej dostarczyć? Tak, na czyjś koszt. Na mój koszt. To znaczy okradła cię w momencie twojej śmierci? Uciekła, zanim umarłam. Okej. A teraz zobacz, co się wydarzyło, kiedy umierasz. Na planie energetycznym. Jesteś sama? Wychodzisz z ciała, czy nie? Męczę się bardzo. Twoje ciało fizyczne. Moje Ale ciało... to już było. Już nie musisz tego przeżywać. Tylko to oglądaj. Co się dzieje? Nie mogę umrzeć. Cierpię i nie mogę umrzeć. Szarpie też moją duszą. I co się wtedy dzieje? Co wtedy myślisz? Jak się czujesz? Co czuje twoja dusza? Nie wiem, co się dzieje. Nie rozumiem nic. Wpadam w panikę. Panikę. Wpadasz w panikę. Co jeszcze czujesz? Że chcę, żeby się to skończyło. Że tego szarpania nie mogę wytrzymać. To jest jak prośba? Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem. I co się dzieje? Idźmy do takiego ważnego momentu twojej agonii. Co się dzieje? Na sekundę robi się cicho, a potem słyszę te maszyny. Jest taki huk, Znasz chaos. To miejsce? Byłaś już tam? Nie. Jesteś tam po raz pierwszy. Tak, wszystko jest dla mnie zaskakujące, z wielkim zaskoczeniem. A on mi mówi, że ja jestem nikim, że nawet już teraz nie mam imienia. On? Ten biały? Tak. Znasz go? Widziałaś go wcześniej? Spotkałaś go wcześniej? Przypomnij sobie. Nie, wszystko jest nowe. Wszystko jest nowe. A jeśli dotykasz go, rozpoznajesz jego DNA, a DNA eteryczne każdego z nas jest wyjątkowe. To czy kiedykolwiek spotkałaś się już z nim? Nie, ale widzę, że on jest powiązany, do niego przyczepiony jest taki drugi, co wygląda jak jaszczur. I tego jaszczura znasz skądś? Czy jest cokolwiek jaszczura w tym miejscu? Widywałam, ale nie u siebie. U kogo? Moja towarzyszka opowiadała mi, że w snach przychodzi do niej jaszczur. Teraz zobacz tę scenę, kiedy podawała ci truciznę. Czy była wtedy sobą? Czy zrobiła to z własnej woli? Czy została zmanipulowana? Ta ręka, którą widzę, która nalewa mi, podaje tę herbatę z tymi roślinami trującymi, jest jakby podmieniona. Jest jej, ale jest nie jej. A pomysł otrucia cię był jej, czy nie jej? Jej, fizycznie jej. Jej. Dobrze. To pazerność fizyczna, strach. Dobrze. I zazdrość.
Dobrze. Czy teraz już odkryłaś, co się wydarzyło? Czy teraz już wiesz? To w takim razie zostaw mnie z Anetą. Aneto, rozłącz się. Daj sobie chwilę, wróć do swoich częstotliwości. Zregeneruj się. Wszystko w porządku? Tak, dobrze. Wszystko dobrze. To teraz chciałabym, żebyśmy zobaczyły jeszcze raz ten moment tego pierwszego kontaktu. Jak to się dzieje, że od razu Sylwia przeskoczyła z tego momentu swojej agonii do tego miejsca z maszynami? Co tam się stało, że ona poszła od razu do tego miejsca? Czy był kontakt wcześniej z nimi? Tego nie widzę, tylko słyszę hałas, taki ogromny hałas, nie do zniesienia. Tak jakby ta roślina, którą ona spożyła, spowodowała jakieś zaburzenia w niej, czy w tej... większe, Zobacz i w takim razie. Halucynacje. Zobacz w takim razie ten napój, który piła Sylwia w poprzednim wcieleniu. Czy tam jest jakaś energia obca? Oprócz roślinnej energii, czy jest coś obcego? Jest to podane ręką, obcą ręką. W symboliczny sposób tak się to pojawia. Ciemna, obca ręka. I ona przyjęła to od tej ręki. Tak. To teraz w tym momencie, w którym przyjmuje ten napój od tej obcej energii, posłuchaj tego, co wydarzyło się na głębokim poziomie subliminalnym. Na co zgodziła się tam Sylwia? Co ona przyjęła? Pij, dziecko, pij, rozgrzejesz się. Tak słyszy Sylwia. A pod tymi słowami, co się kryje, co ona ma wypić, co ona ma przyjąć? Rozgrzejesz się i odpoczniesz. To jest ich oferta. Tak. I ona ma do tego 100% zaufanie, ponieważ sytuacja, w której jest fizycznie, jest bardzo przyjemna i gościnna i serdeczna. Więc nie spodziewa się tego, co się wydarzy za chwilę. I dzieje się jednocześnie na dwóch poziomach. Fizycznie, fizycznie to, co spożywa, wpływa na jej ciało, które szarpie, ale też wpływa na dokładnie. Umysł. Co się wtedy zaczyna dziać, kiedy ona spożywa ten napój, kiedy przyjęła ten napój, kiedy przyjęła tę ofertę? Co się energetycznie zaczęło dziać? To, że jej ciało wchodzi w stan agonii, rozumiem. A energetycznie? Co się zmienia? Jest właśnie jakiś rodzaj szarpania takiego. Nie wiem, jak to wytłumaczyć inaczej, niż właśnie takie ruchy, jakby ktoś wymiotował aż do śmierci. Tak szarpie, że już marzysz o tym, żeby się to skończyło. Błagasz o to. Ale i kiedy o to błaga, co się dzieje? Ktoś odpowiada na to błaganie? Jednocześnie ona sobie, jeszcze może to jest ważne, że jednocześnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest umieranie. Więc jest nieświadomość. No bo się tego nie spodziewała, oczywiście. Tak. Jest nieświadomość tego, że to jest śmierć. Ciała fizycznego. I to śmierć w potwornych warunkach, rozumiem. Tak. W dużym bólu i w tym szarpaniu takim nie do zniesienia. I wtedy, kiedy już ciało fizyczne umiera, ona nie wie jeszcze, że nie żyje. I hałas fizyczny, czyli tamta gospodyni zaczyna krzyczeć, robi się szum wokół niej ogromny. I ten hałas taki fizyczny w jej głowie przechodzi przez jakiś filtr, właśnie taki narkotyczny jakby po tej roślinie. I ona go słyszy eterycznie również, tylko już jest wtedy zmieniony. Już się nakłożyły dwa wymiary. Te maszyny, tak, z krzykiem gospodyni.
Dobrze. tak. Tylko powiedz mi dokładnie, w którym momencie ona na to przyzwoliła. Czy w momencie, w którym wzięła tą herbatę? Czy w Tak. momencie, to jest ten Wtedy, moment? kiedy wzięła, tak. Dobra. W momencie, kiedy napiła się jeden pierwszy łyk. Dobrze. Co ją skusiło? Co jej ciało eteryczne skusiło, żeby to przyjąć? Nie widziała tej ręki? Jej część eteryczna nie widziała tej. Widziała. To dlaczego przyjęła? Ja widzę, ja czuję tam ogromną naiwność. Wokół niej taką naiwność, że nic, że jest wiele sygnałów takich, żeby nie ufać. I ona tego nie czyta w ogóle, tylko tak odpycha to od siebie. Nie chce tego zauważać w ogóle. I to było. Zweryfikujmy, czy ona miała cudowne życie? Kochała swoje życie, lubiła je? Tak, wszystko jej przychodziło dość łatwo. Czy była z kimkolwiek podpięta, zanim pojawili się ci z tymi filiżankami, z tą trucizną? Widzę, że jest związana i ma ogromne zaufanie do tej swojej towarzyszki. A Bo ta ona z towarzyszka kolei jest bardziej życiowa, bo jest bardziej właśnie. jest cwana bardzo. Jest Czyli bardzo. uzupełnia to, czego Sylwia w tamtym życiu nie miała. Tak. A dlaczego Sylwia nie miała tej. No, zostańmy przy tym określeniu tej cwaności, tego cwaniactwa życiowego, takiego potrzebnego, żeby sobie tutaj dać radę. Jakby żyła romansami i wyobraźnią, jakby marzeniami Czyli o była takim romansach. wychuchanem, wychuchaną taką osobą w dobrych warunkach. Może nawet nie do końca, ale tak jakby wszyscy tam, gdzie się wychowała, tak troszeczkę machnęli ręką, że ona już tak ma, że jest taka bujająca gdzieś tam w chmurach i marzy o tych romansach, o takich właśnie słodkich rzeczach, różowych, chmurkowych. I to było jej? To jest właśnie jej osobowość? Ona przeżywała swoje życie w zadowoleniu, w spełnieniu? Nie do końca zdaję sobie sprawę z realności, znaczy z tego, że życie jest nie w wyobraźni, nie w głowie, tylko tu się odbywa. Ona jest jak oddzielona I trochę od tego. dlaczego właśnie tak w taki sposób żyła, trochę oddzielona od rzeczywistości? Nikt jej nie kazał, nikt nie sprawił, żeby ona musiała cokolwiek wokół siebie zrobić. Więc żyła w takich dość szklarnianych warunkach i nagle życie po prostu w sposób bardzo okrutny z nią postąpiło. Tak, wymyśliła sobie podróż i sobie ją w głowie wyobraziła w najmniejszych szczegółach, i to miała być wielka podróż, spotkanie, nie wiem, może miłości, jakichś przygód, ale wszystko takie cukierkowe i nierzeczywiste, nierealne A do spotkało ją coś zrealizowania. innego. Spotkała ją tragedia. Dobrze. Tak, ta towarzyszka miała być jej towarzyszką podróży. Ona za wszystko płaciła. Dobrze. Wracamy do Sylwii w tym momencie między wcieleniami, tam gdzie jest przed tym humanoidem. Czy Sylwia to wszystko widziała? Czy zrozumiała, co skąd się wzięło? Czy zrozumiała, dlaczego zaakceptowała tę filiżankę? I czy zrozumiała, że to właśnie akceptując w naiwny sposób taką ofertę, jest tam, Tak, gdzie mówi, jest? łatwowierność, Do że czasu. łykała każde słowo, wszystko, co jej ktoś powiedział, a ponieważ wcześniej zawsze miała do czynienia z takimi uczciwymi, serdecznymi, dobrze życzącymi jej ludźmi, to nawet się nie spodziewała, że może być inaczej. Okej, ale teraz już zrozumiała wszystko. Bardzo dobrze. To teraz chciałabym, żeby spojrzała na swoje życie jako Sylwii w przyszłości. Jeszcze nie inkarnowała tam, ale inkarnuje. Na tych warunkach, na których inkarnuje. Chcę, żeby spojrzała na całe swoje życie i żeby mi opowiedziała o tych warunkach. Jak będzie wyglądało jej życie, kiedy się rozdzieli?
kiedy jedna jej część, te 88% pójdzie do tej sceny, wróci do przeszłości, a tylko 12% inkarnuje. I jak widzi swoje życie jako Sylwii? To są energetycznie, emocjonalnie i jeśli chodzi o myśli, dokładnie ta sytuacja jej śmierci, czyli zaskoczenia, paniki, cierpienia, właśnie nierozumienia sytuacji, dlaczego ja, to jest bardzo, bardzo, bardzo duży miszmasz takich ciężkich emocji i to tak jakby rozcieńczyć i puścić w linię czasową. Czyli dokładnie to, co przeżywała wtedy w trakcie śmierci, jest rozcieńczone. Przeżywa teraz w ciągu całego swojego życia. Tak. Jakie to są emocje te ciężkie? Na jakich emocjach żyje? Na jakich emocjach wibruje w swoim życiu? To dużo tego jest. To spróbuję wymienić. Najważniejsze. Te, które najbardziej dokuczają. Poczucie bycia zdradzonym. Nierozumienie tego, dlaczego ja. I co się tak naprawdę dzieje, skąd to wszystko. Takiego cierpienia fizycznego i duchowego, takiego szarpania w życiu. Tego, że wszystko na początku się wydaje dobre, gładkie, gładkie, ale jest zupełnie inne w rezultacie. I to też takie zaskoczenie w związku z tym, zawsze to samo, zawsze zaskakujące to jest. No jest cały czas tak ta łatwowierność, bo nie ma zrozumienia tego, że ona widzi sygnały, ale ich nie dopuszcza do siebie. Widziała tę rękę. Zrozumienie już jest. Tak. Panika. Podenerwowanie takie bardzo silne, że nie wiem też, co się dzieje. Tak, taki stan. Najważniejsze, że wie, skąd to się wszystko bierze. Rozumie, że po to właśnie rozdzielili ją, żeby ta część fizyczna przeżywała wieczne katusze. Poprzez to, że jej część, jej esencja jest w tamtej scenie cały czas. Rozumie to? Rozumie cały też ten mechanizm. To w takim razie niech jeszcze spojrzy na swoje życie jako Sylwii. I niech nam powie, dlaczego jej część fizyczna z przyszłości, z 2018 roku, powie nam, że odczuwa strach, wieczny strach i że czuje się ofiarą w swoim życiu. No to cała sekwencja. Poczucie ofiarą jest, ponieważ stała się ofiarą, poniekąd tak to widzi, tak to rozumie. Dała się otruć, dała się zabić za nic. Ale czy widzi, że stała się ofiarą własnej nieuważności? Tak. Nieuważności, naiwności i... Głównie nieuważności. Tak. Tego, że masz sygnały, a nie chcesz, nie chcesz ich zobaczyć, bo nie bo chcesz uwierzyć w to, że ktoś może być podły na przykład. Chcesz wierzyć w taki idealny świat. Dobrze. Zaraz się tym zajmiemy. Strach wynika z tego, że jest ciągle w tamtej sytuacji, gdzie umiera? Tak. Dobra. Tak. A skąd do niej... skąd to przyciąganie niewłaściwych ludzi wokół siebie? Z niezrozumienia tego, kto naprawdę jej zaszkodził. I nieumiejętności w związku z tym rozpoznania realności sytuacji. Powiela tamte sytuacje, że ta nieodpowiednia towarzyszka była jej najbardziej zaufaną, najbliższą osobą? To jest to? Tak. Dobra. Znaczy i też taka nigdy nie pozwoliła sobie na prawdziwe zbadanie życia, na spojrzenie życiu w oczy. Tak to można powiedzieć. Widzi to? Czuje to? Rozumie to? Dobrze. A dlaczego urodziła się w rodzinie z problemami alkoholowymi? Co bardzo na nią wpłynęło?
Tak, to też jest konsekwencja, bo mogła często i mocno i bardzo intensywnie odczuwać podobne emocje jak wtedy w tamtym życiu, podczas umierania. Bardzo jest dużo, dużo strachu, paniki i z jakiegoś powodu kojarzy się to nalewanie i picie tej herbaty i tej trucizny. I tutaj jest picie czegoś, co też może być trucizną. Tak naprawdę Mówię o wszystko alkoholu. staje się trucizną w dużej dawce. Trucizna w małej dawce może leczyć, w dużej zabija. Alkohol w małej dawce może rozbawić, rozluźnić, w dużej szkodzi. Tak. Tu herbata może rozgrzać i pokrzepić. A zabiła, i no to jest rozcieńczona sytuacja tej z momentu śmierci. Rozcieńczona z punktu widzenia jej. Rozłożona w czasie, tak jakby. A dlaczego nie ma wiary w siebie? Ta część, która będzie żyła życiem Sylwii, nie wierzy w siebie. Ma całkowicie obniżoną samoocenę. Tak, bo ona zobaczyła, zrozumiała, że życie ją dogoniło, a ona zupełnie sobie z tym nie poradziła. Ta podróż była jej pierwszym wyjściem, powiedzmy, samodzielnym do życia. I po prostu nie poradziła sobie. Okazało się, że w ogóle jest nieprzygotowana do niego. No i dzięki temu doświadczeniu jest lepiej przygotowana. Na dzisiaj przygotuje się do swojego wcielenia. Mówiła nam jej część fizyczna, że miewa takie sny o jakiejś belce w głowie, zwłaszcza kiedy są takie bardzo trudne sytuacje życiowe, i ta belka ją wtedy przytłacza. Czy coś widzicie? Belki nie widzę, ale ja to widzę jako właśnie ten kręcący się taki kołowrotek czasowy. Taki, i tak jak działa to jakby przypomnienie, że musi wrócić tam i odnaleźć przyczynę, dlaczego tak się wydarzyło, co się tam wydarzyło. Ten kołowrotek to jest ten tunel, o którym mówiłyśmy wcześniej? Bardziej jak portal, który się Portal, dobra, pokazuje portal. jak swastyka kręcąca się. O, może jakoś tak. I te dwójki takie są, jakie nałożysz, to one właśnie tak wyglądają. Czy ona przejdzie przez niego raz tylko w momencie tego rozdzielenia, tej inkarnacji, czy będzie wracać i przechodzić wielokrotnie w ciągu swojego życia jako Sylwia? Mi się wydaje, że jest to wielokrotne i też nie może zrozumieć tego, że przechodzenie przez ten portal sprawia, że ona właśnie dlatego ona nie może zobaczyć dokładnie całej sytuacji, że nie musi przechodzić przez to, z jakiegoś powodu No przechodzi. właśnie, teraz już widzi, że nie musi, że stoimy sobie w jednym miejscu i możemy sobie obejrzeć jej wcielenie jako Sylwii i możemy sobie obejrzeć sytuację z przeszłości, ponieważ informacje są w niej. W niej. A drugi sen, który ciągle jej się śni, to jest jakaś ucieczka, paniczna ucieczka przed czymś. I ona nie wie, czy pływa, czy fruwa, ale rozbija się wtedy o budynki. Czy ma to jakąś przyczynę ezoteryczną, taki sen? Czy jest jakaś informacja, która przychodzi? Nie. Dobrze. Jest to po prostu jej sposób przetwarzania pewnych informacji przez jej umysł fizyczny, przez jej mózg. Dobrze. Tak, pokazuje się coś w rodzaju takiej gry, tak jakby mózg był komputerem, który wizualizuje pewne rzeczy, pewne oprogramowanie, coś takiego. I ten sen, albo też inne sny mogą być właśnie wizualizacją oprogramowania, które się ma. Ale to oprogramowanie, o którym mówisz, to jest jej własne, umysłowe, czy mówisz o Tak. jakimś oprogramowaniu w nią
Nie, 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 Indukowanie. nie. Dobra. O tym, który ma, jaką ma świadomość, jak rozumie rzeczy, jak je przeżywa. A co jest przyczyną, jeśli jest taka przyczyna ezoteryczna, jej bólu w ręce, w prawej ręce? I to trwa od 20 lat. Czy tam coś jest? Albo jest to związane z jakimś wydarzeniem? Ten ból? Dzisiaj widzę stan zapalny, po prostu jest tam w środku Fizyczne? czerwony. To jest fizyczne, Tak. czy eteryczne, czy energetyczne? Widzę fizycznie w środku stan zapalny, taki na wysokości tutaj ramienia. W środku. Dobrze. Po kości. Dobrze. Czy jest przyczyna tego stanu zapalnego jakaś energetyczna? Jest to związane z jakimś wydarzeniem? Czy jest to całkowicie fizyczne? Jest to fizyczne, znaczy ma to związek z emocjami, więc też i z energetyką. Jakieś wieloletnie napięcia być może, jakieś, które spowodowały, że tam się zrobił stan zapalny w środku i nieleczony jest. Zaraz się zajmiemy jej emocjami. Jeszcze tylko jedno pytanie, które zadała jej część fizyczna. Dlaczego ma takie problemy w relacjach z mężczyznami, że nie potrafi stworzyć związku? Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jest, ma takie wyobrażenie związku jak z książek takich słodkich. Dzisiaj byśmy powiedzieli, jak z harlekinów, że to są po prostu nierealne historie, tylko takie wycinki z tamtego życia. To jest jej I pierwsza przyczyna, a druga? Tak, czyli takie niezrozumienie tego, że to jest fikcja tylko. A druga jest taka, że jest taki, czuje wielki zawód w stosunku do ludzi i właściwie nie wie do kogo. On jest generalny, zawód, zawodzi się. Więc jeszcze zanim wejdzie w jakąś relację, już... Z góry zakłada, że się zawiedzie. I to ją blokuje w tych relacjach? Tak, jest tak jakby ze skrajności w skrajność, tej wielkiej takiego zawierzenia zaufania bez powodu do braku zaufania też bez powodu. I to są dwie skrajności jednocześnie w niej. Okej, dobra. Jesteśmy z Sylwią, zanim jeszcze inkarnuje tam przed tym humanoidem. Jesteście tam? Teraz Sylwia. Przyszła Sylwia. Ma już pełen obraz swojej sytuacji. Tak, zrozumiała. I obraz tego, co się wydarzy, kiedy wybierze tę opcję powrotu? Tak. Teraz chciałabym, żeby rozkazała wszystkim betom, wszystkim, które ingerują w nią pośrednio lub bezpośrednio, aby stanęły przed nią. Koniec zabawy. Game over. No jest ten jeden. Jest ten jeden, a on z kolei ma tutaj z boku, trochę z tyłu, przyczepionego gada jaszczura. Tego reptiloida, tak? Który podał jej tę herbatę. Okej. Czy to jest szef tego całego przedsięwzięcia? Czy on zarządza tymi maszynami, tym miejscem? Tak, to zarządza tym miejscem, ale ono jest nieprawdziwe. To jest jakaś ledwie utrzymująca się kreacja. To jest takie oszustwo. Atrapa jakaś. Sylwia to widzi? Jaka to jest atrapa? To bardzo dobrze, to teraz niech spojrzy na swoją energię. Jakie energie z niej wyciągają i jak z nich korzystają. Niech spojrzy na swoje przyszłe wcielenie, kiedy się wcieli. Co będą robić z jej energiami? Korzystają z tego, że są w niej te skrajności. Jakby przepięcia pomiędzy na przykład wielka naiwność versus totalny brak zaufania i przepięcie między tymi dwoma jest dla nich interesujące. I co z tym robią? I wyszukują właśnie takich przepięć w skrajnościach, o których ona ma bardzo dużo w sobie.
I co z tym robią? Dokąd płynie energia? Jaszczur to wysysa. W jaki sposób? Nie ma jakiejś specjalnej technologii. To jest jakby było przez dotyk, po prostu przez tego humanoida, który... Nie wiem. Której części będzie dotykać tej, która tych 12%, która będzie w ciele fizycznym, czy tamtej, która jest w tej scenie? Która część produkuje więcej energii dla nich? Która część dla nich? Nie wiem. Jest... Siedzą w tej atrapie. Czymś, co po prostu może zniknąć za pstryknięcie. Ona jest, Sylwia jest w takim stanie właśnie, jak już opisywałyśmy wcześniej. Jako strażnik, taki zarządca stoi ten humanoid, na którego ona nie chce patrzeć i się boi. Ale to jest między wcieleniami. A teraz idźcie do przodu. Kiedy się wcieli, jak będą korzystać z jej energii? Rozdzielają ją na dwie części. Jedna część idzie do tamtego wspomnienia, a druga wciela się w ciało fizyczne. To czerpią z tej części, która podróżuje. Z tej części, która przechodzi do tamtego wspomnienia. Z tego czerpią. I co czerpią? Właśnie te skrajne emocje? Tak. I co z tymi skrajnymi emocjami robią? Do czego to im jest? Zobacz, dokąd płynie jej energia. Nie wiem dlaczego, ale nie widzę tego. Kule. To inaczej. To w takim razie. Pozwolisz mi porozmawiać z tym humanoidem? Potwierdzasz mi, że on jest szefem? Sprawdź, czy nie ma kogoś nad nim. Bo może moim tracimy zdaniem, czas. Ten jaszczur jest ważniejszy. Ten jaszczur jest ważniejszy? Ale nie wiem. Nie wiem. Ja policzę od 1 do 3. I kiedy powiem 3, dokładnie kiedy powiem 3, pojawi się tam szef. I będziesz wiedzieć, bo informacja jest wszędzie. Przygotuj się, liczę od 1 do 3 i chcę mieć szefa tego wszystkiego. 1, 2, 3. To jest szefem. Pojawił się? Aneto? Jest. Jest brama po prostu. Pojawiła się po prostu brama. Stop. Nigdzie nie wchodzisz. Jeśli nie pojawił się, to znaczy, że coś jest ukrywane. To w takim razie podnieście się ponad tę sytuację. Obejrzyjcie całą tą konstrukcję. Tak, jest jakiś, czegoś nie widzimy w związku z podzieleniem Sylwii na kawałki. Jeszcze nie. Ja nie chcę oglądać podzielenia. Ja chcę, żebyśmy pracowały w momencie, w którym ona ma inkarnować, kiedy jest jeszcze całością. I w tym momencie podnieście się ponad całą tę konstrukcję, w której ona się znajduje między wcieleniami. I powiedzcie mi, gdzie jesteście, co jest ponad, co jest poniżej i do kogo to wszystko należy. Z takiej perspektywy, która pozwoli wam wszystko dostrzec. Sylwia już wie. Całością jest na pewno w momencie, kiedy jeszcze żyje i umiera w ciele fizycznym. Ale ten moment, kiedy ona umiera, to już powoduje chyba jakieś rozdzielenie, może mentalne chociażby, bo ona niby cała idzie do tego miejsca, z którego inkarnuje, ale już w tym momencie jest przekierowanie z powrotem do tamtej sceny. Poprzez to niezrozumienie. Może dlatego nie możemy znaleźć, bo widzę właśnie
pełna, niby pełna, ale przekierowanie z powrotem tam. W takim razie poszukaj mi takiego momentu w jej życiu, kiedy była całkowicie kompletna. W jej życiu czy między życiami. Możecie się cofnąć tak daleko, jak chcecie. Chcę rozmawiać z Sylwią kompletną. No może być ten moment, kiedy siedzi przy stole z nim. Mhm. Chciałaby ze mną porozmawiać? Połączysz mnie z nią? Zostawisz mnie z nią? W takim razie na trzy zostaw mnie z nią. 1, 2, 3. Cześć. Dzień dobry. Wiem, że podróżujesz. Tak. Mhm. Sama? To z moją przyjaciółką. Ze przyjaciółką podróżujesz. Wiesz, kim jestem? Nie. Przychodzę z przyszłości. Z twojego przyszłego wcielenia. Będziesz nazywać się Sylwia. A teraz masz jakieś imię? Oczywiście, że mam. Jak się nazywasz? Agnes. Agnes. Widzisz Anetę? Widzę. Mhm. Posłuchaj. Twoje przyszłe wcielenie jako Sylwia poprosiło nas, żebyśmy ci coś pokazały, ponieważ bardzo cierpi twoje przyszłe wcielenie w swoim życiu i chciałoby to zmienić. Czy zgodzisz się na to, żeby odbyć spacer do przyszłości, żeby zobaczyć pewne rzeczy, aby je zmienić? To będzie bardzo krótki spacer. Nie rozumiem, co ty mówisz do mnie. Nie musisz rozumieć. Aneta weźmie cię za rękę. Ja policzę od 1 do 3. Odbędziecie spacer do przyszłości i wrócicie na 3. I to wszystko. Nic więcej. Zgadzasz się? Dobrze. W takim razie zostaw mnie z Anetą. Aneto, rozłącz się. Rozłączyłaś się, Aneto? Mhm. Weź za rękę Agnes, kiedy jest absolutnie kompletna, nie podpięta pod nikogo. Ja policzę od 1 do 3. Powędrujecie przez te kilka sekund do jej przyszłości, do 2018 i na 3 wrócicie, tak żeby widziała wszystko. Gotowe? W takim razie liczę, a wy idziecie na spacer. 1, 2, 3. Jesteś już z powrotem. Czy Agnes wszystko widziała? Krzyczy rozpacza teraz. Mhm. Krzyczy na ciebie, dlaczego jej to zrobiłaś. Bo wolałaby zrobić to sama sobie? No nie wierzy, że coś takiego może ją spotkać. Nie wierzy w to. Czyli chce to przeżyć? Nie chce tego. Ona chce tylko przeżywać to, co... o czym czyta w książkach. Mhm. I o czym sobie wyobraża. I przeżyła to, co czyta w książkach? Widziała to? Przeżyła? Czytając, wyobrażając sobie, czuję się, jakby to przeżywała. Mhm. Ile ma lat? 23. 23 lata. Mhm. Jak długo ma zamiar żyć życiem i bohaterami z książek? Ja jej proponuję, żeby stała się swoją własną bohaterką. Mówi, że... żeby napisała swoją książkę życiową. Rodzice jej mówili to samo, dlatego postanowiła wybrać podróż na poszukiwanie swojego wymarzonego księcia z bajki. No bardzo dobrze. To w takim razie chcę go poszukać? Chcę go poszukać. To co według niej powinna zrobić, żeby go móc poszukać? Żeby nie zginąć od tej trucizny. Nie chcę słuchać o żadnej truciźnie. Chcę w takim razie dalej kontynuować to, co się zaczęło? No nie wierzę, że może jej się cokolwiek spotkać, cokolwiek ją może spotkać złego. Mhm. W jej głowie nie pojawia się krzywda w ogóle, cierpienie. Dla niej skaleczenie paluszka byłoby cierpieniem. Mhm. To w takim razie w naszym towarzystwie, to znaczy w twoim, przyspieszamy czas. Skoro w to nie wierzę, przyspieszamy czas, nic nie zmieniamy.
Co się dzieje? Dzieje się coś takiego, że ona, dla niej to jest tak silne, szokowe przeżycie, Że z powrotem dzieje się to samo? że z powrotem dzieje się to samo. Ją po prostu rozdziela. To jest takie... Dobra. Coś się wyłącza i coś się rozdziela natychmiast. Wracamy w takim razie do momentu, zanim jeszcze się to wydarzyło. Do tego momentu, w którym nie chciała o tym myśleć. Wracamy jeszcze raz. Co teraz na ten temat sądzi? I tak, jakiś jej mechanizm wewnętrzny, obronny spowodował, że nie jest świadoma wszystkiego, co jej się wydarzyło. Że nie jest za mocne, to jest, nie jest w stanie tego Ale czy jest świadoma, że coś obserwować. się dzieje? Że jest podzielona, że jest przetransportowana do jakiegoś miejsca, że wraca ciągle do tego miejsca, gdzie została truta? Czy z tego sobie zdaje sprawę? Tak. Czy chce to zmienić? Chce żyć swoim życiem. Chce Takim, żyć jak swoim sobie życiem, to jest jej sobie decyzja. wymarzyła. Co znaczy żyć swoim życiem? Żyć przy sobie i żyć świadomie, opiekując się sobą. Czy jest na to gotowa? Zmienić to wszystko? Jest gotowa. Bardzo dobrze. W takim razie idziemy do momentu, w którym zaproponują jej filiżankę herbaty. Przyjęła ją? Przyjęłaby ją znowu. Co jeszcze jej... Znowu by ją przyjęła, ponieważ ona się nie nauczyła tego, że... że życie nie wygląda tak jak w książkach. Ona myśli cały czas, że jak wróciła do tej sytuacji, pomogłyśmy jej zrozumieć, jak to wygląda, to już teraz jest naprawione i wszystko znowu będzie tak jak wcześniej, czyli tak jak ten scenariusz, który sobie wybrała. To zróbmy to jeszcze inaczej. Cofnijmy się w czasie do takiego momentu, kiedy jest istotą, która jest szczęśliwa, świadoma, w dowolnym momencie na jej linii czasowej. To nie musi być tamto życie, Agnes. Może być zupełnie inne. Ale jest świadoma, szczęśliwa. Wolna. Gdziekolwiek. No zatrzymuje się to wszystko właśnie w tym życiu. Dlaczego się zatrzymuje? Nie. Ma dostęp do swojej całej linii czasowej. Tam nie ma żadnych ograniczeń. Jest ale wieczną w niej istotą. Są. Co to za ograniczenia? Takie, że... Nie wiem, jest jakaś taka niewinność w niej, taka niewinność, naiwność. Ja nie chcę, żeby to źle brzmiało, ale taka dziecięcość, nierozumienie, taka pierwotność i delikatność. To może być bardzo fajne. Bardzo tak. Dobrze. I widzę ją, jest taka różnica pomiędzy tą sceną, którą widziałyśmy teraz, co pokazała, jest w tym życiu Agnes, tylko jeszcze jako... dziecko, jako dziewczyna, dziewczynka bardzo dobrze. Nawet. Bardzo dobrze. Jest... Jeszcze nie złapała bakcyla do czytania tych książek, bardzo tych dobrze. Romansów. Tam się z nią łączymy. Pokaż jej wszystko, co może się wydarzyć. I zapytaj ją, czy chciałaby to wszystko zmienić. Wszystko zależy od niej. Niech napisze swoją historię, swoją życiową historię, najpiękniejszą. 100 razy piękniejszą, 1000 razy piękniejszą niż te wszystkie książki. Tak. Jest niesamowicie stwórcza. Tak. Zrozumiała to? Widziała swoją przyszłość, co się może wydarzyć? Tak. Te książki są jak narkotyki, po prostu. Niech sobie znajdzie inne zajęcie. Książki są cudowne, ale życie jest jeszcze cudowniejsze, bo może to wszystko wdrażać, doświadczać. Tak. Wcześniej, zanim zaczęła czytać, to miała fajne życie po prostu. I tam z nią pracujemy. Zanim zaczęła czytać. Zanim zaczęły się odloty. Oderwania od rzeczywistości. Tak.
Ona sobie może taką rzeczywistość stworzyć. Tak, to tak jakby te historie z tych romansów zaprogramowały ją na szukanie czegoś podobnego, tylko one są na tyle nierealne i na tyle takie przesłodzone, że z jednej strony działają właśnie jak cukier. Im więcej go jesz, tym bardziej go chcesz. To teraz zróbmy sobie taką przerwę i zobacz, czy te książki zostały właśnie w tym celu napisane. Jaka jest energia tych powieści? Widzę, że pisał je mężczyzna. Akurat te, który się podawał za kobietę. Widzę go, jakby był zboczony po prostu. Tak się to mówi, I taki to trochę zboczenie na czym okoleśny. polega? Na tym, żeby wywoływać podniecenie, ale nie w bezpośredni sposób, bo jakby w bezpośredni to byłaby pornografia, a on to w taki sposób pisze, że jest to niemalże pornograficzne, ale ubrane w takie cukierkowe sytuacje i słowa. I czy jest z czymś podpięty, z kimś podpięty, kto kazał mu to w ten sposób napisać? On zaspokaja swój popęd w ten sposób. Zaspokaja w ten sposób swój popęd. I Dobrze. wyraża to, jaki jest. Dobrze, w tym nie ma nic złego akurat, tylko teraz zbadajmy, jak reagują na to poszczególne osoby, które to czytają. Reakcją jest zwykle właśnie podniecenie i poszukiwanie seksualności. Wszystko jedno, czy to jest bardzo młoda dziewczyna, czy jest starsza, ale jest jakiś dysonans pomiędzy właśnie tym podnieceniem, bo ono jest takie trochę brudnawe, takie energetycznie pornograficzne, ale cukierkowe historie, więc jest jakaś sprzeczność pomiędzy tym, co sobie ta osoba wyobraża, a tym, co czuje. Czyli jakby historia opisywana jest cukierkowa, natomiast intencja, z jaką zostało to napisane, była raczej dość przewrotna. Tak, że jest pragnienie seksu, ale w głowie jest takie: och, musnął delikatnie mojego ramienia niczym łabędź, na tej zasadzie, ale ciało czuje, że chce Że się tam jest jakaś kochać. forma przemocy nawet takiej seksualnej, tak? Tak. Czegoś tu. Dobra. Tak. Czy w takim razie wracamy do Agnes, do tej małej Agnes, która jeszcze nie czyta książek. Czy widzi to, jak zostały skonstruowane te powieści? Widzi. Jak ją mogą wciągnąć? Tak, i za wcześnie, Za dużo wcześnie. wcześnie dla niej. I jaka jest jej decyzja? Zmieniamy Mówi, wszystko? nie chcę czytać o tych świństwach. Nie chcę czytać o tych, chcę przeżywać swoje życie? Tak. Niezależnie, samodzielnie? Tak. Nie będzie ich czytać, nie będzie podróżować z tą nieodpowiednią osobą. W ogóle się Nie to nie wydarzy. podepnie się pod żadnych humanoidów, reptiloidów ani innych. Nie rozdzieli się. Nie. Gotowa do podróży do swojego przyszłego wcielenia w 2018 roku. Na swoich warunkach. Gotowa. Ale te książki są u niej w domu. Nic nie szkodzi. Jeśli jest ich świadoma, to świadomie może je nawet przeczytać i to już nie będzie miało na nią wpływu. Właśnie, bo tego się obawiała, że kiedyś się skusi i przeczyta i wróci to Już wszystko. wie. Będą tylko historie, najprawdopodobniej zbyt słodkie. Przecież jej życie będzie znacznie ciekawsze. To jest gotowa. To idziemy do 2018 roku. Do dzisiaj. Jak widzisz, Sylwię? Jak ją widzisz? Widzę Sylwię
nie nerwowo, sprzątającą, czy tam układającą coś, Czy czyszczącą, jest tylko tak. kompletna? Tak. Czy jest czymś podpięta? Nie, jest trochę smutna. A z jakiego powodu? Chowa się w czymś, co ją ma trochę przykryć, taką jaka jest. Do kogo Chowa się. należy to coś, co ją przykrywa? Do niej sama założyła. Po co? Kiedy ten pomysł powstał, że trzeba się chować? Czy to takie jest, żeby chronić ten swój smutek? A ten smutek wynika z czego? No, ma taką melancholijną naturę i Nie, z to czego jeszcze. wynika ten smutek, skąd on się bierze, gdzie się zlokalizował w jej ciele. Jak go odkryjemy, jak damy mu odetchnąć, przewietrzyć się. W środku w niej, tu. W takim razie niech włoży swoje energetyczne dłonie, swój brzuch i niech go powolutku wyjmie. Wyciągnęła, utworzyła kulkę z tego. To teraz niech spojrzy na ten smutek i powie, co było jego źródłem i po co to utrzymywała. Bo to takie romantyczne, bycie smutnym. Czy nadal chce zostać w tym romantyzmie swoim? To zwraca uwagę. Jej się to podoba, że to zwraca uwagę. Czyją uwagę zwraca? Ludzi. I co wtedy Czy robią? widzą ją i mogą na przykład zapytać, jak się czuje. Dać jej uwagę. Bo jeśli byłaby radosna, to już by nie zwracali uwagi. Bo radośni ludzie są niewidzialni. Bo od radosnych ludzi inni stronią. Są widzialni, ale nie są romantyczni. To już zależy od niej. Jest wolną istotą, ma wolną wolę. Czy chce teraz się pozbyć i spróbować czegoś innego? Czy chce zostać ze swoim smutkiem? Może Może spróbować. Może Bardzo spróbować. dobrze. W takim razie niech otworzy sobie portal. Portal, który jest całkowicie neutralny, który zneutralizuje te emocje. Niech włoży w niego ten smutek. Niech włoży w niego ten płaszcz, którym się osłaniała. Nie wiem przed czym. I niech podniesie sobie swoje częstotliwości. Niech odetchnie sobą, pełnią siebie. Czy chce wrócić Widzę, do że tego, co było? nie, widzę, że jest zmiana w tym, w którą stronę patrzy, że wcześniej ten smutek powodował, że patrzyła w dół, jakby na stopy, a teraz patrzy na wprost i oczy są większe, są otwarte. Czy chce wrócić do swojego smutku? Nie. Czy chce sobie jeszcze podnieść swoje częstotliwości? Tak. To niech to zrobi. To od niej zależy jej stan. To ona decyduje o sobie. Zrobiła to? Tak, robi to. Czy chciałaby zaprosić swoich dwóch synów i podzielić się z nimi swoimi informacjami? Tak. Przyszli? Przyszli. Jeden z nich, Rozpoznajecie ich? tak, jeden z Dobrze. nich, chyba starszy, też ma taką jakby skórę, jak ona miała przed chwilą, taką Może skórę mu smutku na przekazać sobie. informacje. Ona już nie jest smutna, ona wybrała inaczej. Niech mu przekaże informacje, on jest absolutnie wolną istotą i może Tak jakby po zadecydować niej o sobie. kopiował, tak jakby chciał być taki jak mama.
I dlatego też miał tą skórę na sobie. Ale ona jest już radosna, prawda? Taka normalna po prostu. Normalna jest, Taka, że... jest sobą. I wiem, że smutek jest jedną z emocji, którą można przeżywać, podobnie Można. jak radość. Oczywiście. Różne tam jest, że nie trzeba się nastawiać, że taka jesteś tylko smutna albo tylko wesoła. Po to Jesteś mamy taką sobą skalę, i miewasz żeby z emocje, niej tak. korzystać. Przekazała I to tłumaczy informację? właśnie synom, tak. Jak zareagowali na to? Z ulgą, szczególnie ten mały. Bo to było dla niego trudne. Czy jest coś, co chciałaby im przekazać, lub coś, co oni chcieliby jej powiedzieć? Przekazała wszystko i właśnie reakcja tego małego jest taka, że on się cieszy, bo on w ogóle jest radosny i on chce przeżywać radość przede wszystkim. Może, I dowolni. Czasem jakby smutek mamy i brata powodował, że on nie mógł swojej radości tak realizować wręcz. No to teraz oni jest mogą brać przykład z niego. Jest wolny w swojej radości. Możesz się radować do woli. Tak. Jak oni wszyscy. Już powiedzieli sobie wszystko. Czy są gotowi jej synowie na to, żeby otworzyć sobie swoje portale? Podnieść sobie swoje częstotliwości do idealnych parametrów. Tak. Odeszli? Są świadomi, że są wolnymi istotami, że to od nich wszystko zależy, są nieskończenie kreatywni? Tak. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To teraz, jak Sylwia widzi swoją przyszłość najbliższą, na tych nowych warunkach? Bez tego smutku. Który sama produkowała, który sama który ją wybrała. Definiował, tak. Który ją jakby właśnie definiował, bo smutek nie może być definicją człowieka, jego tożsamością wręcz. Co zmieni też bardzo wiele. Czy nadal czuje się ofiarą? Nie, nie. Bo w ogóle energetycznie jest tak, że jak jesteś, jakby swoją tożsamość układasz w jakiś sposób, to podobne rzeczy przyciągasz. Nie ma innej możliwości. Nie da się być smutnym, a przyciągać na przykład euforii i cudownego szczęścia, że to zawsze jest w jakiś sposób kompatybilne. Tak. Co z jej wiarą w siebie? Czuję się normalnie, po prostu bardzo dobrze, dobrze, tak komfortowo. Super. A jak widzi swoje relacje? I te uczuciowe, ale też i w ogóle z ludźmi. Zdrowe. Zdrowe nareszcie. Zdrowe i takie realne, że jak jest dobrze, to jest dobrze, ale może być niedobrze, ale nie trzeba zakładać z góry. Dobra. A jak widzi swoje ramię teraz, swoją rękę prawą? Teraz widzę, że jest ok. Ale może tam dobrze by było coś fizycznie to zrobić. To już z poziomu fizycznego. Jeśli nie ma tak. nic eterycznie, to my już dalej nic nie możemy. Czy w takim razie jest coś, co chciałaby sobie przekazać tej swojej części racjonalnej, fizycznej, która słucha przez Skype? Widzę ją przechadzającą się normalnym krokiem, bez spuszczonych ramion i głowy. I tak jakby szła na obcasach, czyli z pewnością, wiarą w siebie. I taką mi się Dobrze. Pokazuje teraz. A czy chce sobie coś powiedzieć, czy nie? To jest jej przekaz? To jest jej przekaz, dobrze. Widzi siebie jako dumną, piękną kobietę, kroczącą naprzód, raźną. Czy tak?
Tak, po prostu normalnie. Normalnie, super. Normalność to jest cudowne słowo. W takim razie jest gotowa otworzyć sobie swój portal. Podnieść sobie swoje częstotliwości. Wykreować sobie to wszystko, co jest dla niej najlepsze. Pamiętać o swojej wolności, niezależności. Zrobiła to? Tak. W takim razie niech zamknie za sobą swój portal, niech idzie swoją własną, autonomiczną ścieżką. To czas na ciebie, moja droga. Zanim wejdziesz do swojej przestrzeni, pamiętaj o tym, aby oczyścić się z całej energii tej sesji, bo zakończyłaś już swoją pracę. Otwórz sobie swój portal, swoją przestrzeń. Zregeneruj się. Podnieś sobie swoje częstotliwości. Zadbaj o siebie. Dobrze, już myślałam, że nie wracasz. To na jeden. Rozłącz się całkowicie. Ze wszystkim i ze wszystkimi. I pamiętając o tym, że dziś jest piątek, podnieś sobie swoje częstotliwości, aby już dostroić się do weekendu. Więc poczuj się energiczna, silna, zwarta i gotowa do działania w swoim życiu, szczęśliwa i radosna i spokojna. Bo wszystko jest tak, jak należy. I poczuj swoją energię, jak krąży w tobie. Od stóp do głowy i od głowy przez ramiona ku stopom. I poczuj się cudownie sama ze sobą. I na dwa poczuj, jak ta energia wybudza twoje ciało, które staje się coraz lżejsze i możesz poruszać swoimi rękami i nogami, żeby poczuć, jak ta energia wypełnia cię i sprawia, że stajesz się energiczna, silna, efektywna, ale ciągle piękna i młoda i gotowa do działania w tym życiu, w tej rzeczywistości. I na trzy możesz otworzyć oczy. Jestem. Jesteś. Jak się czujesz? Dobrze. Fizycznie wszystko wszystko dobrze? Dobrze. To się cieszę. Sylwia, wrócisz do nas? Już jasno. Dobrze. Czy chcesz coś od siebie powiedzieć? To było niesamowite po prostu. Powiem wam, że brakuje mi słów. Jako dziecko nienawidziłam czytać książek. A jako dorosła kobieta czytam tylko romanse i erotyki. To są dwa rodzaje książek, które mnie interesują. Po prostu ta sesja była szokiem dla mnie. To znaczy, same książki same w sobie, one nie są złe, tylko jest wtedy dzieje się źle, kiedy oddzielamy się od naszej rzeczywistości i uciekamy w te książki. To ten proces nie jest wtedy, nam nie służy po prostu, bo książka sama w sobie, ona wiesz, jest neutralna, tylko co my z tym robimy, z tym czytaniem. Tak. No, i na przykład jeśli chodzi o moich dwóch synów. Mój młodszy syn, on po prostu ma uśmiech przyklejony do buzi. A starszy jest właśnie podobny do mnie. Tak jak widziałam, było. Widziałam, że to cię rozczuliło niesamowicie. Sylwia, czy chciałabyś opublikować swoją sesję, podzielić się nią? Tak. Czy mamy ci zakryć buzię? Chciałabym. Dobrze, dobrze, tak zrobimy. Nie ma problemu. Ja wam bardzo dziękuję, Sylwia. Bardzo ci dziękuję za tę sesję, za to, że ją tak przeżywałaś, bo widziałam, że przeżywałaś. To jest bardzo ważne, żeby właśnie uczestniczyć, bo to jest jednak twoja praca. No i tobie, Anna, to jak zawsze też również dziękuję za twoją pracę. Dziękuję ja wam, również dziewczyny. Bardzo, bardzo dziękuję. Sobie, przede wszystkim sobie.
Dziękuję. Wam też. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.